Ile miałaś lat, jak wyjechałaś? Bo ty się urodziłaś w Stanach. Tak, tak, w Nowym Jorku, ale ojciec strasznie zdradzał moją mamę i wiesz, to nie było niedopuszczalne. Ale to jest część twojej historii, czy to jest prawda? To jest prawda, tak. Bo to też jest wszystko taki... jest prawdą. Bo nie, bo ty wchodzisz w taki mit o Kopciuszku trochę i... Bo coś w tym jest. Nie chcę z tego robić żartów, bo to są historie, które wymagają głębokiej troski i szacunku. A co, tata zdradzał mamę, skąd wiesz? Mama ci mówiła, tata ci mówił, znaczy, wiesz co, skąd dziecko wie? Wiesz co, oboje, no bo wiesz, już jestem teraz dorosłą osobą, miałam wiele lat, żeby to wszystko zweryfikować. Okay. Oczywiście Caroline wszystko weryfikuje, więc no to było wiadome, że ty to jest. Ty mówisz o sobie faker. W trzeciej osobie? Wiesz co, bo ja... Caroline myje zęby? Wiesz co, moja marka jest tak droga, że ja już czasami nie czuję się jak człowiek, tylko machina pieniędzy. Do zarabiania pieniędzy. Tak. Ale, nie w Polsce. Ale nie w Polsce. Stany Zjednoczone, United States of America. Okej. Okay. I tam zarabiasz na... Chodzisz jako modelka w te fashion weeki. Właśnie będziemy cię szukać. To jest tam bardziej moje hobby, bo powiem ci szczerze, że ludzie na przykład zarzucają mi, że o, kariera w modelingu, mam coś do tego i tak dalej. Ale tak naprawdę... Ja jestem tak młodą osobą, ty masz że 22 lata, że ja naprawdę? Teraz 21, że ja teraz poszłam... Nie, no przecież tydzień temu miałeś 22. Jeszcze zaraz się okaże, że mam 20 i co zrobisz? No będę robił to, co mam na myśli. Ale poprawisz spodnie? Proszę cię, nie rozumiem, to są dzieci, nie, to jest młodzież. Nie, mój Jack mnie wydziedziczy. No właśnie. Ale fajnie jest... A wracając do kariery, to wiesz, ja jestem tak młodą osobą, że ja nie wiem, czy ja nie zostanę, nie wiem, aktorką, astronautką, prezydentem. Wiesz, w moich planach jest bycie prezydentem, ale... A jakiego kraju? Uspokój mnie? No tam... Uspokój mnie? Jakiego kraju? No, United States! No, dobrze wam tak! Uważam, że po Trumpie nie można spaść niżej. A ty znasz Trumpa? Wiesz, to tak, to z prezydentem tam, gdzie się urodziłam, tak? No bo wiesz, jak się urodziłam w Nowym Jorku, to nie mogę być prezydentem Polski, prawda? To jest niemożliwe. Wiesz, to z podwójnym obywatelstwem nie wiem, jak jest. Nie jestem tutaj konstytucjonalistą. Zdaje się, że prezydent Narutowicz miał podwójne obywatelstwo, no i dlatego go może zabili. Ale tego ci nie życzę. A jak całuje Donald Trump? Wiesz co, nie wiem, bo to jest nielegalne, on tylko, wiesz... To jest nielegalne. On się jakoś tym nie przejmował. No, skomplementował mnie, no wiesz, poszłam do jego Mar-a-Lago, zaprosił mnie, chciał mi sprzedać swoje Ferrari i wiesz, powiedział, że jestem beautiful. Okej. Okay. Ale coś chciał i od ciebie jeszcze? No, czułaś, wiesz, że no, zaczyna się robić ślisko, czy na nie? Na pewno mu się spodobałam, no, ale wiesz, no on ma Melanię, tak? I on teraz założy się, ale on ma 30 procesów oprócz Melanii. On nie będzie prezydentem. A, zobaczysz, wiesz co, ja... On tobie imponuje? Wiesz co, imponuje mi to, że mamy taki punkt wspólny, że oboje jesteśmy tacy, że nie przejmujemy się krytyką, idziemy do przodu, zarabiamy, idziemy po swoje. A tak? oszukiwanie na podatkach, na wycenie własnego majątku, jak próba delegalizacji legalnych wyborów, jak oszukiwanie instytucji finansowych, molestowanie kobiet, płacenie aktorce porno za milczenie, tobie to nie przeszkadza? No dobra, ale on ma willę w Mar-a-Lago, a ty? Czyli rozumiem, że etyka dla ciebie nie liczy się, moralność, liczy tak? się, tylko po prostu nie wiem, jak wyjść z najeżdżania na kogoś, kto, wiesz, będzie prezydentem niedługo, okay. więc wiesz... Czyli nie interesuje cię, czy jest moralnym, dobrym człowiekiem, tak? Ważne jest, żeby... Bo nie, ustalmy to, nie będę tego drążył. Że pieniądze zwalniają właściwie z wyrzutów sumienia. Wiesz co, nie. Ja uważam, że trzeba być empatyczną osobą i etyczną. No to, że on tam gdzieś się zagubił, no to jego sprawa, ale zaprosił mnie, mogłam poznać, wiesz, ciekawych ludzi, biznesmenów, elitę, w której się obracam w Stanach i dla mnie to jest najważniejsze. Czyli więc... słowem you are beautiful odkupił wszystkie winy. Wiesz co, ja nawet na niego nie będę głosować. O, okej. Okay.